Rozbudowa szkoły podstawowej nr 4 również zostanie wsparta z rządowego programu inwestycji strategicznych Polski Ład. Właśnie ogłoszono tegorocznych beneficjentów i Suwalska Szkoła znalazła się na liście. Na pracę w szkole podstawowej nr 4 miasto otrzyma aż 21 250 000 zł. Jak informuje prezydent miasta, mimo wykonanej 2 lata temu rozbudowy, szkoła nr 4 wciąż nie zaspokaja zapotrzebowania na miejsca w tej placówce. Duża liczba nowo budowanych osiedli w południowej części Suwałk powoduje, że mieszka tam coraz więcej dzieci. Dlatego też pracujemy już nad koncepcją rozbudowy tej placówki, nie tylko o nowe powierzchnie edukacyjne, ale także i halę sportową, dodaje Czesław Rękiewicz. Szkoła liczy obecnie 35 oddziałów w klasach od 1 do 8. Uczęszcza tu 824 uczniów. Prognozuje się, że w roku szkolnym 2026/7 ilość oddziałów wzrośnie aż do 41. Po ostatniej rozbudowie w szkole są 32 sale lekcyjne, w tym 3 mniejsze i już obecnie dzieci uczą się w systemie zmianowym. W ramach kolejnego etapu planuje się wybudowanie nowego pawilonu na 12 oddziałów szkolnych, wybudowanie nowego budynku sali gimnastycznej i zagospodarowanie terenu. Dziękuję za te środki, które z pewnością pomogą nam w realizacji obu zadań, podsumowuje Czesław Rękiewicz. Dziękuję też wszystkim osobom, które pomogły w ich pozyskaniu. Prezydent cieszy się, że wykonane zostaną kolejne potrzebne inwestycje, na które czeka wielu Suwalczan.